Each CSA group is an independent and unique group of people with the same aim to have an access to good local food. Regardless of the differences in each of them, there are several basic roles to play for everyone within the group. This will make a CSA run smoothly. Jeżeli chcesz, żeby człowiek jakoś się zachował w taki sposób, w jaki ty oczekujesz, to zaprojektuj w ten sposób system, tak? Żeby dla niego to było proste. No i na przykład Ania wprowadziła coś takiego jak kalendarz prac polowych i my dzięki temu wiemy, kiedy co się będzie działo w gospodarstwie i możemy się zadeklarować, że w konkretny weekend przyjedziemy i pomożemy tam, nie wiem, kopać ziemniaki albo opielić coś. Po naszej stronie była właściwie tylko i wyłącznie logistyka tutaj na miejscu, znaczy w Warszawie, tak? Mieliśmy znaleźć miejsce, gdzie oni mogą przyjechać z warzywami, gdzie będzie komfort, żeby te warzywa wydawać. No i tutaj na miejscu też mieliśmy się zająć tym wydawaniem warzyw przy wsparciu kogoś z gospodarstwa. Jeśli chodzi o organizację, to część osób, jak to zawsze bywa, angażuje się bardziej, część mniej, więc my angażowaliśmy się pewnie tak średnio, więc byliśmy na jednym spotkaniu takim początkowym. No i później w zasadzie obserwowaliśmy, co się dzieje na grupie mailingowej, która została założona. Więc nie zajęło to nam specjalnie dużo czasu. For better communication and more fluent operation of the CSA, it is important that everyone knows what their role and responsibility in the scheme is. One of the most frequent issues with a CSA is that the duties are not shared properly or forgotten altogether. At the end, one or two people, very often a farmer, are overloaded with responsibilities. To avoid crisis and disturbances in your CSA group, bear in mind that the following tasks must be completed. Some of the responsibilities are naturally attributed to farmers, such as farming and administration, but it could also be done in a participatory way if a group decides to do so. Other duties, like logistics and organization of delivery, are mainly done by members. In this case, remember not to overload one person, but share it fairly. However, there are many tasks associated with the communication, both within the group and outside. These are important tasks because they build a community and also spread information about what the community-supported agriculture is and make the idea growing. Last but not least, tasks or educational events. Even though they are not crucial for a CSA, all kinds of open events linked with workshop or farm visit are worth of keeping them going. It will be also a good opportunity for all of you to gather and to socialize. In this case, all members could be involved in organization, including farmers and members. A good way to improve the flow of information in a group, as well as get to know members' opinions, is to make regular meetings and questionnaires. It is always good to maintain relationships with other CSA groups to exchange experiences and to cope with difficult situations. For more information on CSA groups and supporting materials, please visit urgency.net.